Zostaň se mnou. Zostaň. Przykro mi. Twój lud nie zasłużył. Wybraliśmy tę ścieżkę. To nasz obowiązek. Nigdy nie było łatwo. Wiem, co to znaczy stracić swoich. Trójca nie da za wygraną, tak? Wątpię. Mają dużo zasobów. Co z Atlasem? To starożytna mapa Starego Miasta. Ale Trójca nie znajdzie jej w wieży. Mieszka tam wielu moich ludzi. Nie będą gotowi na to, co nadchodzi. Mogę im pomóc, Jacob. Zrobisz to dla nas? Czy dla samej siebie? Na razie to jedno i to samo. Wrócę z posiłkami, gdy opatrzę rannych. Potrzebuję bandaży. Jak tam? Nie przestaje krwawić. Źle z nami, Jacob. Atak zmasakrował nas i nie ma kogo wysłać do Akropolu. Wiem. Zajmę się rannymi. Musimy przenieść ich w bezpieczne miejsce. Gdy to zrobimy, zbierzemy wszystkich, którzy mogą jeszcze walczyć. Sofia, przytrzyma ich do naszego nadejścia. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Wciąż nie widzę wyraźnie. Wszystko jest rozumiane. To normalne, po urazie głowy. Nie się. Ale będzie no lepiej, prawda? Ale boli jak co powiedział lekarz. Wrócą? Ich się spytaj. Ja tego nie wiem. Jak się czujesz? Potrzebujesz czegoś? Przeżyjemy. Boli, jak oddycham. Krwawienie ustało. Wkrótce dostaniesz lekarstwo. Wygodnie ci. Na tyle, ile to możliwe. Potrzebuję powietrza. Zostań tu i nie zamykaj oczu. Witaj. Poszczęściło ci się. Gdyby przeszły na wylot, wykrwawiłbyś się. Śniegi, które zeszły z góry, zasypały kity też wiele miesięcy temu. Wysłaliśmy ludzi na poszukiwanie ocalałych i pożywienia, ale nikt... Poszczęściło? Niech cię to boli! Będzie bolało niezależnie od tego, co zrobię. Postrzelić cię. Teraz się nie ruszaj. Gdzie twój ojciec? Dlaczego jego uczeń wyciąga ze mnie kulę? Przed walką nie mogę uratować nogi. Rana teraz, jest zbyt głęboka. Przykro mi. Sofia, nie sądzę. Sprawdź. Możesz nie zdawać sobie sprawy, że oberwałeś. Infekcja wywołuje śmiertelna co pocisk. Nie. Mówię, ale... Boli jak diabli. Ja nigdy... Wiem. Na coś takiego nigdy nie jest się gotowym. I nigdy się tego nie zapomina. Przynajmniej już po wszystkim. Nie, to nie koniec. Jak się czujesz? Mogę coś dla ciebie zrobić? Niech Bóg ma nas w opiece. Nie. Czekamy, aż zbadają nas lekarze. Kto to? Wygląda na to, że opanowaliście sytuację. Widziałem cię w walce.
Cieszę się, że jesteś wśród nas. Proszę, zabraliśmy je martwym. Im już się nie przydadzą. Mogę jakoś pomóc? Nie, nie teraz. Musimy przygotować się do przeniesienia rannych. Zabraliśmy te zapasy na jeźdźcom. Nie ma tego wiele, ale...
Miło cię widzieć. Nie ruszaj się. Próbuję, ale boli jak diabli. Teraz rozumiem, podążając za tymi wskazówkami. Ja już wszystko cię. Mówili, że to świnka morska. Odmówiłem. Rot zjadł dwie. Może następnym razem zabiorę cię ze sobą. Jak poszedł sprawdzian z historii? Tato, dni spędzone z tobą na wykopaliskach były najszczęśliwszymi w moim życiu. Szczególnie, gdy dałeś mi własny kawałek do kopania. Lubiłam to. Czułam, że jestem częścią czegoś ważnego. Swoją drogą ze sprawdzianu dostałam piątkę.
Na. Jo, jo. Ale to, koupila jsem ti kafe. Měli ho tam dneska. Jo, jo, měli ho tam dneska tři jenom. Jako tři sáčky. Takže tak. Tak ona mi neřekla sumu.
Jacob, to prawdziwa rzeź, ani śladu twoich ludzi. Możliwe, że Sofia zabrała ich do katakumb pod wieżą. Ale straciłem z nią kontakt. Dobrze, poszukam jej tam. Prawie skończyliśmy ewakuować rannych. Wkrótce dołączę do ciebie.
Mam nadzieję, że nie jest za późno.
O Boże, nie. Chcę odpowiedzi, ale jaki mam teraz wybór? Nie mogę pozwolić trójcy zmasakrować tych ludzi. Przekroczyłam już pewną granicę. Nie ma powrotu. Muszę im pomóc. Widać, że ludzie Jacoba są gotowi umrzeć za niego, a on za nich. Tego rodzaju wierność to rzadkość. Niesamowite, że znalazłam ją tutaj, na końcu świata. Jeśli stanę do walki u ich boku, może Jacob zaufa. Kiedyś uważaliśmy zwierzęta zamieszkujące tę dolinę za obce, ale teraz... Nasi przodkowie przybyli tutaj jako uchodźcy. Taky.
To relikwiarz. Służył do przechowywania relikwii świętych. Mogły to na przykład być zęby, palce, a nawet cała głowa. Tutaj przechowywano relikwie proroka. Jest pusty. Nie strzelaj, będziemy... Jednego pominąłeś. Bądź bardziej skrupulatny. Jak wygląda sytuacja? Tutaj czysto. Oddaj. Są tutaj! Krzyk patrolowy, oczy dookoła głowy.
Dogonią nas. Nie chcę przegapić polowania. Jeszcze ci mało. Spójrz na to. Nie mamy czasu. Ruszajmy. Powinniśmy zwolnić trochę czasu. Właśnie po to tu jesteśmy. Daj mi chwilę. Hej, spokojnie. Te gnojki są zdolne. Mogli zastawić pułapki. Nie martw się, zabiję wszystko, co się ruszy. Idźmy powoli. Miejcie się na baczności.
Dobrze, przyjacielu. Twoja kolej. Nic ci nie powiem. Rozumiem. Wierzę ci. Dlatego po prostu będziemy cię okładać, aż przestaniesz oddychać. Kolejny, którego zapytamy o Atlas, będzie wiedział, że nie żartuje. Starcza. Jeśli jest ci z tym źle, odwróć się i gap się w ścianę. Przyznam, że podoba mi się ta metoda. Pytania to tylko strata czasu. Wy, tchórze. Nie. O, gratulacje. Będziesz następny. Jesteśmy pod ostrzałem! Gnojki! Rozwiąż mnie. Wszystkich pozabijam. Spokojnie, Sofio. Tyle przelanej krwi. Tracimy za dużo ludzi! Może twoi ludzie poświęcili już wystarczająco? To nasz cel w życiu. Źle cię oceniłam, Laro. Powiedz, jak mogę ci pomóc? Muszę zapewnić im bezpieczeństwo. Ale wejście do katakumb jest zablokowane. Postaram się odblokować. Wszystko będzie dobrze. Nie musiałaś nam pomagać. Nigdy ci to nie jest. Nie jest. Zabierzemy ich w bezpieczne miejsce. Zablokowane z drugiej strony. Zabierzemy cię w bezpieczne miejsce. Wytrzymaj. Dziękuję. Musi być teraz wyjście wszystkim. Spokojnie. Spróbuj się nie ruszać. Muszę odpocząć. Daj mi chwilę. Nie mogę ich stąd otworzyć. Są zablokowane z drugiej strony.
Na tym fresku przedstawiono moment dotarcia do doliny. Musiało to wyglądać jak raj. Oto one. Może uda mi się je stąd odblokować. Katakumby. Tam będziemy bezpieczni. Jakaś zbrojownia. To pomoże. Starożytny amulet przedstawiający jelenia. Wyrzeźbiono go z jeleniego rogu. Możliwe, że był to ważny artefakt albo zwykła dziecięca zabawka. Odsuńcie się od drzwi!
Dziękuję, Laro. W katakumbach będą bezpieczni. Wiem, że szukasz boskiego źródła, ale moi ludzie zginą w jego obronie. Twoi ludzie już giną. Nie możecie chronić go wiecznie. Udało nam się do tej pory. Ale na razie cieszę się, że jesteś z nami. Atakują wieżę. Nasi wciąż tam są. Zabierz pozostałych w bezpieczne miejsce. Potrzebują cię. Teraz rozumiem. Mowa tu o czymś, co zostało ukryte.